Muzyka z oddali. Podcast o muzyce eksperymentalnej, improwizowanej i awangardowej. Prezentuje Grzegorz Tyszkiewicz. Dobry wieczór, witam Was w 23. odcinku podcastu Muzyka z oddali. Ja się nazywam Grzegorz Tyszkiewicz, jestem popularyzatorem muzyki eksperymentalnej, improwizowanej, awangardowej, a dzisiaj moim gościem jest Kasia Karpowicz. Cześć Kasia. Dzień dobry, witam serdecznie. Kasia jest osobą, która jak nikt chyba w naszym kraju nie wie tyle na temat muzyki japońskiej, przy czym nie tylko muzyki japońskiej, tej tradycyjnej, co dla mnie jest najbardziej fascynujące, również współczesnej muzyki japońskiej, wliczając to wszystkie gatunki ekstremalne, takie jak na przykład noise. Jak to się stało, że znalazłaś się w Japonii? Myślę, że moja historia jest dosyć prosta i mało interesująca akurat, dlatego że studiowałam japonistykę, uczyłam się języka japońskiego, kultury japońskiej na Uniwersytecie Warszawskim i dla japonistów są stypendia ministerialne, też prywatne, dzięki którym można wyjechać na rok na przykład, żeby uczyć się języka na uniwersytecie. Są też stypendia na przykład badawcze, tak, trochę dłuższe, na przykład dwuletnie. No, ale i złożyła... ja byłam i na takim. Okej, złożyłeś takie podanie o stypendium i wcześniej od jakiej strony się interesowałaś kulturą Japonii? Przez muzykę, przez literaturę? Co cię takiego najbardziej zafascynowało, że Japonia? Jak najbardziej muzyką też, chociaż kiedy byłam młodsza, przyznam szczerze, że nie miałam dostępu do takiej dziwnej muzyki, więc słuchałam raczej muzyki rockowej, takiej bardziej popularnej też powiedzmy, ale ona jest o tyle interesująca w Japonii, że bardzo ważny był zawsze ten aspekt wizualny, nawet ważniejszy niż muzyka, co ciekawe, trochę taki glam rock, tak byśmy po naszemu powiedzieli. Także tym się interesowałam, ale też literaturą japońską.
noblistami japońskimi. Tak, no tak, wiem, bo... Bardzo dobrych tłumaczeń. Wiem, bo kiedyś zarekomendowałaś i dałaś mi książkę znakomitą zresztą. A, Yuke Mishima, tak? Tak, tak, tak. Wyznania maski zapewne. Uwielbiam to. Jest też bardzo dużo tłumaczeń na język polski profesora Melanowicza, czy teraz na przykład Tajfuny wydają bardzo dużo powieści japońskich i myślę, że one są bardzo ciekawe, dlatego że po pierwsze, no, osadzone są w kulturze japońskiej, ale też są po prostu dobre z naszego punktu widzenia, z takiej naszej literackiej, że tak powiem, literackiego smaku. Myślisz, że miałoby sens przetłumaczenie książki z języka angielskiego albo japońskiego na polski o japońskiej muzyce? I czy w ogóle takie publikacje się ukazują, jak się interesujesz Japoniami? Czy coś o tym wiesz? Na temat muzyki? Aha. Jest mało dosyć książek. Jest książka o Gagaku. O. Chcesz pokazać, ale nie ma kamery. Nie ma kamery, więc nie pokażę. Możemy napisać w komentarzu, tak, tak, może, tak. Czy pod spodem, którą polecam jak najbardziej. Jest. Ale jeśli chodzi o tradycyjną muzykę, to przyznam szczerze, że nie ma ani po polsku, a jeśli chodzi o tłumaczenia, no to po angielsku jest parę książek, ale szczerze przyznam, że nie jestem ich wielką fanką, dlatego że trochę tak po powierzchni bardzo są napisane. Trochę tak, może za bardzo z kolei z takiego punktu widzenia zachodniej muzykologii, a trochę za mało, bo to jakby trzeba wejść w ten świat, tak? I każdy instrument w dodatku, czy każdy gatunek muzyczny japoński, to nie jest to samo, tak? To tak no jak... właśnie, bo ty wydajesz się osobą, ja cię znam już od kilku lat i wydajesz się osobą, która bardzo mocno weszła w kulturę japońską. Ja może powinienem zacząć od tego, że my się w ogóle poznaliśmy w ten sposób, że byłem na koncercie Kasi, w młodszej siostrze, który był po prostu znakomity. Grałaś tam improwizowany duet z Piotrkiem Dąbrowskim, znanym między innymi z Warsaw Improvised Orchestra i z Casting Lots. No i no fantastycznie to wypadło, dlatego że Kasia, tak jak usłyszycie jeszcze i usłyszeliście na początku, ma bardzo szerokie horyzonty, jeśli chodzi o tą muzykę japońską. Gra zarówno taką muzykę tradycyjną, jak i gra muzykę improwizowaną i gra muzykę też taką z artystami elektronicznymi, jak na przykład Lutolento. Powiedz coś o tym instrumencie i kiedy zaczęłaś na nim grać? Koto. Tak, wracając może trochę do tego, co zaczęliśmy, tego tematu, który zaczęliśmy, czyli wyjazd do Japonii. No tak. Podczas mojego pierwszego pobytu na stypendium, to nie był mój pierwszy pobyt w Japonii, ale pierwszy taki dłuższy, roczny, na Uniwersytecie Tokyo Gaku Daigaku, który jest uniwersytetem o takich dwóch profilach. Pierwszy to jest profil pedagogiczny, drugi to jest profil artystyczny. On trochę jakby łączy te dwa profile i między innymi też ma wydział muzyczny i artystyczny, co bardzo mi pomogło, dlatego że dużo łatwiej było mi znaleźć jakby dojście do nauki gry na koto, dlatego że to troszeczkę, wiadomo, się zmienia też ostatnio, ale generalnie to nie jest tak, że się znajduje ogłoszenie w gazecie czy w internecie, o, chcę się uczyć gry na koto, tylko trzeba znaleźć kogoś, kto już gra, jest w jakiejś szkole i nas przedstawi, jakby wprowadzi do tego środowiska. Ale ciebie koto zainteresowało w momencie, gdy jechałaś już do Japonii i coś o tym instrumencie wiedziałaś i o tradycji gry, tradycja muzyce awangardowej i tradycji gry na koto, czy ten wybór był przypadkowy i równie dobrze mogłeś trafić na mistrza, czy też na granie na zupełnie innym instrumencie tradycyjnym? Tak naprawdę to nie wiedziałam, na czym chcę grać. Chciałam się uczyć czegoś związanego z tradycyjną muzyką japońską. Paradoksalnie dlatego, że lubiłam bardzo kompozytora Toru Takemitsu, który wykorzystywał taką muzykę i to zarówno jeśli chodzi o instrumenty, jak i po prostu wartości estetyczne, tak, w swoich kompozycjach. I stwierdziłam, że bardzo fajnie, ale ja słucham tej muzyki tradycyjnej i nie rozumiem jej do końca. I być może metodą na to było po prostu, żeby nauczyć się gry na którymś z tych instrumentów. Notabene, tak jak mówię, nie wiedziałam, że to będzie koto. Grałam też na shakuhachi krótko,
na samym początku, żeby po prostu sprawdzić, co będzie mi bardziej pasować. Czy to jest też strunowy instrument? Tak. Shakuhachi to jest dęty prosty, flet. A, prosty. To jest flet, no tak, tak. Natomiast shamisen chyba miałeś shamisen, na myśli. Tak. I też troszeczkę tam na samym początku mi się zdarzało, po prostu po to, żeby jakby sprawdzić, co będzie mi najbardziej leżeć. Mm. Tak najkrócej mówiąc, ponieważ nie grałam wcześniej na instrumentach dętych, więc no tak. Z fletem było trudno. Tym bardziej, że shakuhachi no jest po prostu trudno, jeśli chodzi o samą tę kwestię oddechową. On jest podobny do fletu, takiego prostego naszego? No właśnie nie do końca, dlatego że tam nie ma takiego typowego ustnika. Uh-huh. Trzeba po prostu odmychiwać powietrze, trochę tak jak do butelki na przykład, żeby się wdmuchiwało. Uh-huh. I ono uderzając tam o te ścianki wytwarza dźwięk. Natomiast kiedy chodziłam na zajęcia takie dla studentów z tego instrumentu też przez pół roku, były osoby, które po pół roku nawet nie potrafiły w ogóle dźwięku wydobyć żadnego. O kurczę. Więc to jest kwestia przyzwyczajenia. To nie mówię, że to jest instrument, na przykład jeżeli ktoś gra na dętych instrumentach, to z pewnością nie będzie miał żadnego problemu z tym. Ale dla kogoś takiego jak to nie miał doświadczenia wcześniej, no była to pewna trudność. Jeśli chodzi o shamisen, to ja bym poleciła osobom, które na przykład na skrzypcach grają. Mm-hmm. I na takich bezprogowych instrumentach. Ale te oba instrumenty, one są w tradycji muzyki eksperymentalnej europejskiej. Wiesz, i tak samo i koto, i tak samo, koto mniej, i tak samo ten instrument sio. Więc chyba to nie ma jakiegoś takiego większej różnicy między graniem właśnie na tych instrumentach europejskich, jak się coś tam chwyci już, takie podstawy, prawda? To prawda, tak. Wiadomo, że techniki, no jakby ile można wymyślić jakby sposobu wytwarzania dźwięku, jasne. Tak, generalnie na świecie, jeśli chodzi o sam. Ale twoim podstawowym instrumentem jest fortepian, tak, prawda? Ja zaczynałam grać na fortepianie właśnie, muzyczkę klasyczną, chociaż muszę przyznać, że dziękuję bardzo mojej nauczycielce, która zawsze mnie zmuszała do grania muzyki współczesnej, której ja wtedy nie znosiłam, kiedy byłam dzieckiem, ale z jakiegoś powodu uważała, że to jest odpowiednia muzyka dla mnie i po latach przyznaję jej rację. A czym to motywowała, że jest odpowiednia? Nie mam zielonego pojęcia. Że stwarzało ci taką przestrzeń do, nie wiem, jakiejś interpretacji? Jedyną osobą w klasie, która zawsze dostawała rzeczy, które zupełnie nie miały melodii i żadnej harmonii. Moja mama nawet zawsze krzyczała, że dlaczego ty znowu grasz takie rzeczy, bo po prostu nie da się tego słuchać. A słuchaj, a jak nie myślałaś o tym, czy w ogóle jest jakiś odpowiednik fortepianu w muzyce japońskiej? Z takich ciekawostek może trochę. Mhm. Właśnie może nie syntezator, ale popularnym instrumentem są organy, tylko że właśnie takie tak jak organy kościelne, tylko że elektroniczne właśnie robione przez Yamaha. One się nazywają po japońsku elekton. I co ciekawe, Japończycy grają na nich inaczej niż my. To znaczy tworzą takie wielkie, monumentalne kompozycje. Czasami odtwarzają też muzykę, nie wiem, filmową. Właśnie korzystają z tych organów, tutaj jakiś instrument, tutaj jakiś instrument i są całe konkursy właśnie gry na tym elektonie. Szkoły gry na to. Po prostu coś takiego, czego u nas nie ma. Wydaje mi się, że u nas się tak nie gra na organach. Przynajmniej nie słyszałam. Ale też jest taki ciekawy instrument z Japonii, gitaron. To jest tak jakby gitara, tylko gra się na niej tak jak na wiolonczeli trochę u nas. To znaczy trzyma się ją tak pionowo i tak się pociąga, tak jakby bez smyczka na wiolonczeli. To też jest takie nietypowe. Myślę, że Paweł Romańczyk to miałby po prostu z małych instrumentów tam niezły raj dla siebie. Okej. No czyli znalazłaś w końcu tę nauczycielkę. Mhm. Tak, pierwsza moja nauczycielka nazywała się Shumiho Ozaki i ona była ze szkoły Shinamiyashite, czyli to jest szkoła Yamada. Wiem, że to, co mówię, może brzmi w ogóle zupełnie niejasno, ale chodzi o to po prostu, że to był inny kształt plektronów niż ja później grałam, tak? Czyli takie bardziej okrągłe na początku. I to też plektrony, wyjaśnimy, czyli to są te nakładki na palce. Tak, to może nie jest idealne słowo, bo plektron sobie się trzyma w ręce, ale ja tak powiedzmy dla uproszczenia zazwyczaj mówię. No i technika jest trochę inna, dźwięk jest taki troszkę bardziej miękki niż szkoła Ikuta, której uczy Michio Yagi. Tak, no właśnie. Jest ze szkoły Sawai. Z takich ciekawostek to Shin Miyashita i Tadao Sawai byli trochę takimi rywalami za życia. Znaczy za życia. Shin Miyashita zdaje się jeszcze żyje. Natomiast... No ale zmieniłaś w końcu nauczycielkę na Michio Yagi i zmieniłaś, bo nie wiem, znałaś jej płytę z Johnem Zornem? Też, to znaczy ja chodziłam po prostu na jej koncerty w Japonii i tak się złożyło, że ona jest bardzo znana, w sensie... Jest
Myślę, że jakby na tej japońskiej scenie jak najbardziej jest jednym z takich typowych muzyków. Improwizatorów, tak. No ja poznałam jej męża tak naprawdę najpierw. Nawet nie wiedziałam, że to jest jej mąż, ale kiedyś spotkałam go w sklepie z winylami, co ciekawe, i stwierdziłam, że wygląda jakoś znajomo. I zaczęliśmy po prostu rozmawiać. Później, kiedy ona koncertowała w Europie, potrzebowała kogoś, jakby tak asystenta, który by się zajmował instrumentami i po prostu mnie zaprosiła, tak? Pierwszy raz, drugi, trzeci. Ale już grałaś wtedy, tak? Już byłaś wtedy grałam, uczynicą. Tak, tylko byłam jakby w innej szkole teoretycznie, no ale skoro będąc w Polsce nie miałam możliwości chodzenia na lekcje w Japonii oczywiście, więc jakby ona mnie przy okazji tam trochę tego nauczyła, trochę tego. Mogłabyś się pokusić o takie, wiem, że to jest trudne w tak krótkim czasie to zawrzeć, ale o takie syntetyczne powiedzenie, czym się różnią te szkoły, no bo instrument jest 13-strunowy w takim podstawowym swoim tym. Ma te nakładki na palce. Struny są w przypadku... są jedwabne? Nie? Nylonowe. Nylonowe. Tetronowe. Czyli na czym ta różnica w stylu grania polega? Szczerze, to współcześnie nie jest to aż taka duża różnica. Okej. Dlatego, że jeżeli zapytasz Japończyka, który jest tak mocno w którejś z tych szkół, to on powie, że to jest bardzo duża różnica. Ale kiedy słuchasz, to ja bym powiedziała, że to bardziej zależy od konkretnie wykonawcy. Tak? Że każdy wykonawca ma trochę swoją interpretację. Z takich technicznych przyczyn, po prostu okrągłe plektrony to robią, że mają trochę taki delikatniejszy dźwięk. Tak? Natomiast w szkole Ikuta one mają bardziej ostry, powiedzmy, że też troszeczkę szybciej można grać dzięki temu. Ale znowu tutaj zdarzają się różnice między wykonawcami, którzy na przykład w taki sposób kładają rękę, że tak czy siak to brzmienie na przykład wydaje się, że jest z tej szkoły, a jest na przykład z innej. Wiesz co, także... ja nie wiem, z jakiej szkoły jest twoje granie, natomiast kiedy widziałem to na koncercie, trochę z tego. Wydało mi się w ogóle ten twój instrument. Znaczy, to jest, chcę wam powiedzieć, drodzy słuchacze, że ten instrument wydaje mi się bardzo taki naturalny w ogóle dla Kasi, bo ja Kasię trochę już znam, w tym znaczeniu, że no po prostu jak Kasia grasz na koncercie, to możesz z tym instrumentem robić dosłownie wszystko. Grasz w plektronach, grasz smykiem, preparujesz instrument, wkładasz czasami coś i te międzystruny i czy też jakieś takie żabki, czy i rzeczywiście to jest wyjątkowy instrument, jeśli chodzi o takie techniki rozszerzone, prawda? Paradoksalnie im prostszy, mniej skomplikowany w konstrukcji instrument, tym często więcej rzeczy można z nim zrobić. Tak, bo jest mniej ograniczeń technicznych. Tak, no tak, to prawda. Na fortepianie, kiedy grasz przynajmniej na klawiszach, no to jakby jest, powiedzmy, ograniczona rzecz, które możesz zrobić. No co innego, kiedy już się bawisz się strunami, preparujesz. Natomiast koto jakby już jest gotowe do preparacji. No wszystko właśnie. Masz przed oczami. I tak samo w tradycyjnej muzyce, też znowu paradoksalnie trochę, jest dużo takich technik, które dla nas się kojarzą bardziej ze muzyką współczesną, tak jakieś szuranie po strunach, uderzanie. A to jest po prostu tam w standardzie, takim w takim języku, takim no w takich narzędziach tradycyjnego grania. Jeżeli uczysz się klasycznej muzyki japońskiej, też znaczy zazwyczaj, jeżeli się uczysz gry na koto, no to wiadomo, że będziesz kiedyś się uczyć klasycznego repertuaru, tak jak u nas, nie wiem, uczysz się Bacha, chodząc do szkoły muzycznej, tak? Natomiast są osoby, które bardziej lubią ten klasyczny repertuar, a są takie, które lubią go mniej, bo on jest, wiadomo, dla nas trochę dziwny, trochę właśnie niezrozumiały, jakby trochę trzeba pograć albo posłuchać w każdym razie. Teraz ja już też wiem, jakby inaczej słucham, prawda? Ja w ogóle miałem takie poczucie czasami, jak słuchałem twojej muzyki koncertowej, zamykałem oczy, takiego wrażenia akuzmatyczne, bo po prostu nie wiedziałem, jeszcze plus te preparacje Piotra Dąbrowskiego, sprawiało, że to w ogóle brzmiało zupełnie jak muzyka niepodobna do niczego innego. I chciałem cię zapytać, bo nie tylko z Piotrem, ale również grasz z Lubomirem, czyli z Lutolento i zagrałeś na jego płycie. To znaczy, tak, to, że gram z nim, to może za dużo powiedziane też, ale nagraliśmy jeden utwór, tak? No tak, tak, oczywiście. I zresztą ten utwór jest taki... Mam wrażenie, jest taki najbardziej, przepraszam, że to mówię, ale dopracowany w tym znaczeniu, że on jest po prostu bardzo fajnie zaaranżowany. No i proponuję go po prostu teraz posłuchać.
ale tak z takich egzystencjalnych rzeczy, to muszę cię spytać, ty dostałaś stypendium, czy od razu się musiałaś tam zacząć utrzymywać i dlatego, nie wiem, poznałaś całą tą scenę japońską, improwizatorsko-awangardową, bo ja znam twoją historię, więc tylko nie wiem, jak to się zaczęło. Dostałam stypendium, żeby zostać stypendium, jeszcze gdyby ktoś był zainteresowany. Mhm. Jeśli studiuje się japonistykę, to się zdaje egzamin w ambasadzie. Super. Polskiej? Kilku, nie, japońskiej. Japońskiej ambasadzie w Warszawie. Jest kilka etapów i wybiera się uczelnię i zazwyczaj się jedzie na tą jedną z wybranych uczelni, czasami na zupełnie inną. To zależy już, która uczelnia w danym roku przyjmuje akurat studentów z Polski. Z tym bywa bardzo różnie. I tak, na początku miałam na tyle wysokie stypendium, to też muszę podziękować rządowi japońskiemu przy okazji, że mogłam zarówno utrzymać się z tego, zapłacić za lekcję koto, kupić sobie instrument i jeszcze chodzić na koncerty prawie codziennie. Więc fajnie. Tak, no, to był rzeczywiście taki przyjemny okres. Trochę mieszkałam daleko może od centrum Tokio, ale to nie jest powód do jakiegoś płaczu, że tak powiem, dlatego, że tam łatwo się wszędzie dojeżdża. No dobrze, ale to jak wsiąknęłaś tą scenę, jakbyś mogła powiedzieć w paru zdaniach? Chodziłam po prostu na koncerty. Czy pewnie byłaś jedyną kobietą na koncertach Noise na przykład, tak sobie wyobrażam. Tak, to prawda, tak. To na koncertach Merzbał, kiedy byłam pierwszy raz na koncercie Merzbał, to mnie bardzo uderzyło, że nie widziałam żadnej innej dziewczyny wśród publiczności, a było dosyć dużo Japończyków, było też dużo obcokrajowców, ale sami mężczyźni. To było dosyć dziwne doświadczenie. Niemniej koncert był genialny i pod koniec białasy mieli takie ukłony. Prosimy jeszcze jednego seta, jeszcze jednego seta, tak było. Tak. Dzisiaj rozmawiamy, już, musimy wam powiedzieć, że nagrywamy ten odcinek któryś raz, dlatego nam się mikrofon nie wyłączył kiedyś i nic nie zostało zarejestrowane. Dzisiaj ukazała się płyta Merzbał nowa. W sensie, często się ukazują jego płyty, ale dzisiaj się taka ukazała płyta z takiego boksu, który jest bardzo przekrojowy, jeśli chodzi o jego stylizację, jakby stylistykę. I on jest od 79 roku prowadzony, ten boks. I muszę ci powiedzieć, że ja na przykład uwielbiam Merzbał. Znaczy kiedyś, jak byłem taki, nie wiem, miałem z 25 lat mniej, to nie za bardzo, ale od tej płyty w Emego po prostu uwielbiam go i od koncertu w Polsce, więc się zupełnie nie dziwię, że po prostu ludzie mają na jego punkcie takiego hopla. Na warszawskiej jesieni, tak? No super to było. To był fantastyczny koncert i też spotkałam wtedy wszystkich, po prostu wszystkich. Naprawdę? Nawet osób, które w życiu nie podejrzewało o przyjście na koncert Merzbał, których nie podejrzewałabym o przyjście na koncert warszawskiej jesieni. No dobrze, ale jak w Japonii chodziłaś na koncerty Merzbał i jak go poznałaś, to były koncerty takie małe, czy takie bardziej, nie wiem, typu nasz Pardon to tu, czy takie zupełnie małe salki? Raczej Pardon to tu, może troszeczkę większy. A, no to nieźle, tak. Tak, myślę, że chociaż często on nie grał jedynego seta, tylko tam miał jakieś supporty, więc to też wiadomo, trochę zmienia tą perspektywę. Aha, czyli supportował jakiś amerykański wykonawca? Nie, odwrotnie. Jego supportowały japońskie wykonawczy, nie wykonawcy, różnie. Okay. A wiem, że Fiu chyba kiedyś grała przed nim. Tak, teraz sobie już wspomniałam, tak. Słuchaj, wiesz co, pomyślałem sobie o czymś i muszę cię o to teraz zapytać, bo jak tego ja teraz nie zrobię, to mi to po prostu... Słuchaj, jako kobieta improwizatorka zauważyłaś coś takiego, że w tej chwili jest bardzo duża atencja, jeśli chodzi o kobiety w muzyce eksperymentalnej, / awangardowej, improwizowanej i na przykład takie utwory jak Relative Pitch wydają tylko kobiety, albo na przykład jak mówi się o supergwiazdach, no to się mówi Elena Gbaro, ta dziewczyna tego Omaleja, zawsze zapominam jej nazwisko. Kali Malone. I się bardzo dużo w ogóle mówi o kobietach. Czy też tak jest w Japonii, że są takie... że jest taka, pewien taki trend do tego, żeby tak jakby podkreślić tę różnorodność, ale jednocześnie tą trochę tam podnieść, że tak powiem, na postument kobiecą twórczość? Ja nie mam takiego odczucia, żeby tak było. Na Michiyago. Michiyagi, tak, ale... Ona zazwyczaj gra z mężczyznami i rzadko się zdarza, żeby w tym samym na przykład składzie była jakaś inna kobieta, czy w ogóle, żeby na przykład w tym samym
kontekście grały też kobiety. Dlatego myślę, że to też po części wynika z tego, o co kiedyś się pokłóciliśmy, że... Okay. Bo my się często kłócimy. Tak, głównie się kłócimy. Tak, tak. Że w Japonii jednak jest bardzo silne to starsze pokolenie i absolutnie nie ma w tym nic złego, natomiast jakby to bardzo utrudnia wejście w ogóle na scenę, granie muzyki młodszemu pokoleniu, tak, które może byłoby trochę bardziej zróżnicowane pod względem płci, że tak powiem. Ale wiesz co, no bo ja cię pytam trochę jako dziaders o te nowe wykonawczyni japońskie, bo wiesz, ich nie znam. Znam, dla mnie takim, tak jak ludzi znam, nie znam ludzi poniżej 30 roku życia głównie, to znam ludzi starszych, tak samo znam taki najmłodszy, to jest ich Kuken Gendai, który znam, ale na przykład ja zawsze uważałem, że tam jest dużo kobiet na scenie japońskiej. Jest właśnie Michio, jest Hako, jest żona Otomo Yoshihide, czyli Sashiko M, jest... przede wszystkim chyba w tej chwili największa, jak dla mnie gwiazda, Eiko Ichibashi, no to tych kobiet wcale tak mało nie ma. Natomiast też pytanie, czy jest tak, rodzaj takiej właśnie takiej atencji dlatego, żeby kobiety były propagowane? Nie wiem, czy coś dobrze powiedziałem teraz. Wiesz, o co mi chodzi. Zastanawiam się nad tym... Nie wydaje mi się, żeby to było do takiego stopnia jak u nas, może. Aha. Myślę, że to też po prostu jest kwestia tego, że to jest takie ciekawe, tak, że tutaj kobieta w takim dosyć zdominowanym przez mężczyzn środowisku się pokazuje. Może rzeczywiście trochę w tym się na nią większo zwraca uwagę. A wiesz co, powiedziałaś, bo, przepraszam, to musiałem taki wkręt zrobić, bo bym zaraz o tym zapomniał. Bo w ogóle ostatnio mnie to bardzo interesuje, dlaczego tak się dzieje. Znaczy wiem, dlaczego tak się dzieje, ale to trochę jest z uszczerbkiem niestety dla mężczyzn. Przepraszam, że to mówię, mimo że nagrałem odcinek teraz o kobietach swobodnej improwizacji. Natomiast ciągnąc jakby dalej ten wątek, chciałem cię zapytać o tą hierarchiczność w muzyce, ponieważ jak widzi się muzyków japońskich na scenie, albo jak się zna ich twórczość, na przykład Keiji Hanyo, albo właśnie wspomniana przez ciebie Michio Agi, to odnosi się wrażenie, że jest niezwykła hierarchiczność, jeśli chodzi o takie relacje mistrz-uczeń. Coś, co jest trochę niespotykane w składach free improv, czy w składach eksperymentalnych w Europie, gdzie w zasadzie każdy z każdym może zagrać w składzie, albo wykonać jego utwór, albo interpretować, albo wystąpić jako support. Mogę jedną słową odpowiedzieć. Tak. Ale tak co? Wszystko na to, co powiedziałeś, to się zgadza. Czyli hierarchiczność. Jest hierarchiczność i to na przykład, jeżeli gram na jakimś tradycyjnym instrumencie, tak, to już w obrębie szkoły, więc jakby na samym szczycie oczywiście jest mistrz, ale później też masz tych swoich starszych kolegów, starszych w takim znaczeniu, że dłużej od ciebie uczą się w tej samej szkole. Tak, to jest jakby taka jedna sytuacja, ale ona jest tak najbardziej też przeniesiona na scenę ogólnie. No tak, tak. I na scenę chociażby w free improv, czy jakąkolwiek eksperymentalną, że rzeczywiście te najstarsze gwiazdy, tak, czy po prostu starsi muzycy zawsze są traktowani troszeczkę inaczej. Trochę rządzą tym wszystkim też. Tak, no wiesz co, to, że rządzą, to jest dla mnie zrozumiałe, dlatego że no, osobowość na przykład taki Keiji Hanyo jest po prostu niekwestionowana. Jego tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, vibe, jego energia sceniczna. Ja widziałem koncert tego zespołu jego na Ansandzie i on był bardzo długi, ten koncert. I kiedy go słuchałem, to po prostu stanęło mi całe moje życie przed oczami. Mhm. Wiesz, i to było niezwykle wzruszające. On jest no, po prostu jakąś taką osobą, która wyzwala w słuchaczu niesamowite takie pokłady wrażliwości i tak dotyka, no jakbyś chodziła na jakieś takie zajęcia z technik medytacyjnych albo na terapię w nurcie, powiedzmy, Lowena i pracowała z ciałem. To jest niezwykle poruszające. Życzę każdemu, żeby znalazł się na koncercie Keiji Hanyo czy jego zespołu. I więc to jakby to mnie w ogóle nie... Wiesz, nie, ja nie mam z tym problemu, że jako odbiorca, nawet jeśli mi to teraz mówisz, pomijam już też kwestię tego, że ci instrumentaliści, którzy z nim grają, którzy często są ubrani na czarno, stoją gdzieś w cieniu Keiji Hanyo, są wybitni, jeśli później sobie sięgniemy po ich dyskografię
I mimo też składy się często zmieniają, prawda? Zauważyłaś? Ty w ogóle lubisz ten zespół? Tak, cały czas się zmienia. Jezu, cały czas nie się zmienia. Nie bez przyczyny. No. To znaczy, jeszcze powiem tylko, zanim przejdziemy do jakiegoś następnego tematu, tak, że na przykład przykładem takim, tak, takiego zachowania hierarchicznego jest to, że zwracasz się do osób, które grają dłużej od ciebie, senpai. Czyli tak samo jak na przykład w szkole też, czy w jakimkolwiek środowisku. Tak samo w pracy też na przykład się mówi senpai, że to zawsze ktoś, kto wyżej jest od ciebie jakby troszeczkę, tak? I to jest też właśnie w muzyce ktoś tam senpai. Czyli w muzyce japońskiej na samej górze jest Otomo Yoshihide i Kijihanyo. Na przykład, tak, na przykład. Ciekawe. Zdecydowanie, tak, no też tutaj, Akira Sakata. Ponieważ kłócimy się tutaj, takie tak, może wsparcie trochę metodologiczne dla siebie. Jest książka, która się nazywa Psy i demony Aleksa Kera, której czytanie zdecydowanie odradzam wszystkim, którzy powiedzmy mieszkali, albo nie mieszkali w Japonii, dlatego że to może bardzo zaburzyć taki obraz, tylko że to jest książka w pewnym sensie wspaniała, ale wpisze w niej Alex Kerr o negatywnych stronach, tak, współczesnej Japonii. Ale jestem kultury bardzo, Japonii? Bardzo brutalnym, wszystkiego po kolei, od ekonomii, właśnie społeczeństwa, kultury również, i tam wypunktowuje doskonale właśnie ten fakt, że Japonia jest bardzo starzejącym się społeczeństwem. I trochę już, ja bym to może porównała troszeczkę do sytuacji w Polsce, gdzie, prawda, mamy tę zabetonowaną górę ze względu na starsze pokolenie, tak? Tutaj nie chcę nikogo obrażać. Polityczną, więc... czy tak? Tak, o polityczną przede wszystkim, tak? Jakby to jest, myślę, że dla nas najłatwiejsze do zrozumienia. Teraz wyobraź sobie, że ta polityczna sfera jest jeszcze bardziej, jakby trzy razy bardziej zabetonowana, tak? Tak, i jakby rozumiem. Młodsi nie mają nic do gadania w tej sytuacji. Ona jest trzy razy bardziej zabetonowana przez fakt tego, że są jakieś takie... Że jest dużo młodszych ludzi, tak, po prostu. Tak. Tak. Jest dlatego też dużo takich przejawów bardzo konserwatywnego myślenia, i to we wszystkim, w każdej sferze życia. Ceremoniał też? Ceremoniał może sam w sobie nie jest zły, prawda, no ale też nawet, nie wiem, w zarządzaniu firmą na przykład, także jasne, też takie za bardzo, już jakby nie mało dla nas współczesne, z naszego punktu widzenia przynajmniej, tak, bardzo hierarchiczne podejście. Są też takie aspekty, no nie wiem, na przykład jeśli chodzi o płacenie rachunków, wiem, że to jest taki trochę przyziemny przykład, że w Japonii płaci się tak rachunki, że idzie się do ATM-u i wpłaca się gotówkę. Tak? Nie robi się przelewu internetowego. Pewnie teraz też można już tak ostatnio, ale kiedy ja byłam w Japonii, to tak płaciłam wszystkie rachunki po prostu, dlatego że to jest wszystko jakby robione pod te starsze osoby, które nie chcą się przystawić, bo nie ufają przelewom internetowym, i wszystko się robi gotówką po prostu. Płacisz rachunki w ten sposób. Musisz iść do placówki banku, i to też często konkretnie do tej, do której jakby przynależysz, tak? Nie do jakiejś tam innej placówki tego samego banku. Na przykład też pamiętam, że w 2010 roku w sklepie z płytami był cały wielki dział kaset magnetofonowych z muzyką NK, czyli tą taką, której słuchają głównie starsze osoby. 2010 rok. O kurczę. Tak, no to jest taki przykład, może trochę wydaje się mało, trochę wyrwany z kontekstu, ale chodzi o to, że po prostu te niektóre zmiany zachodzą dużo wolniej. NK, czyli tradycyjna muzyka, to widać na YouTubie. Półtradycyjna. Tak, tak, to widać na YouTubie, bo jest taki film z Jimem O'Rourke, gdzie on się uczy. Tak, ojej, to jest wspaniały film, absolutnie polecam. Dobrze mu to wyszło, myślisz? To jest tak on urocze. Jest tam strasznie opieprzany przez tego... Tak. Ale myślę, że to jest taki dobry smak tego właśnie, jak to wygląda. Można sobie zdać sprawę, jak to wygląda taka nauka. I no tak, to trzeba mieć albo twardą skórę, albo po prostu być na tyle plastycznym, żeby się przyzwyczaić do tego. No obejrzyjcie sobie ten film, jak możecie, on się nazywa Jim O'Rourke Sing NK. Coś takiego, no i on tam właśnie wykonuje tradycyjną muzykę japońską. To jest trochę taki reportaż, gdzie telewizja towarzyszy Jimowi i jego nauczycielowi, jego senpaiowi, który po prostu tam ćwiczy go. Dosłownie, tam bardzo jest uprzejmy, taki, ale jednocześnie stanowczo przerywa, i to w takich momentach, kiedy by się wydawało, że to jest bardzo fajnie wykonywana muzyka, trochę, która czasami przypomina płytę Eureka z takiego, nie wiem, platynowego okresu. Jim O'Rourke kiedyś śpiewał avant pop, chociaż dla mnie Jim O'Rourke akurat jest takim wykonawcą, który tak jakby cały czas jest na takim topie.
Także, a jaka jest właśnie rola, jaka jest pozycja tych artystów, którzy mieszkają w Japonii, a nie są Japończykami? No bo Jim regularnie gra z Orenem i właśnie z Kiji Hanyo. Mieszka też tam Rudolf Eber, który funkcjonuje na scenie noise, no, powiedzmy noise, tak, post-noise, no. Joe Talia na przykład. Joe Talia, tak. On ma chyba dziewczynę nawet, Japonkę, nie? Ale i gra w składzie zresztą i Eiko, i Jima, tak, zespołów. Tak, tak, tak. Jaka jest w ogóle pozycja tych? Oni w sensie, no, czy oni są też tam traktowani równorzędnie? Tak, myślę, że w pewnym sensie nawet to jest taka, może nie ciekawostka, to może złe słowo, ale po prostu troszeczkę mają nawet pewną, jest to zaleta dla nich, to, że są troszkę spoza i to, że mają inną perspektywę. I mam wrażenie, że sobie radzą dobrze. Oczywiście pewnie gdybyś ich zapytał, to może powiedzieliby coś zupełnie innego, ale grają dużo koncertów, tak? I co powiedzieli? No Joe, no, znaczy na pewno nie jest łatwo. Dlatego tu jestem. No. Joe, małe wyjaśnienie. Joe Talia to jest artysta, którego ja wydałem na płycie w Bocion, ponieważ jest to mój podcast, to mam prawo się pochwalić i zareklamować razem z Jamesem Rashfordem. Taka płyta Paper Faultline. I oni też zagrali na wieczorze Bocian w Centrum Sztuki Współczesnej i pytałem go o to i on był bardzo dobrze nastawiony do tego swojego życia w Japonii, mimo że nie był wtedy tak bardzo znany w środowisku takim, nazwijmy to, muzycznym, bo jeszcze chyba nie grał w składzie z Eiko i chyba jeszcze też nie grał w składzie z Jimem. On po prostu się tam pojawiał. Natomiast no wiesz, no bo to są też różne kategorie ludzi, którzy jadą do Japonii. Nie? Jedni jadą już w takiej glorii chwały. Glorii chwały, można tak powiedzieć. A inni po prostu jadą, bo są zafascynowani kulturą tak jak ty, prawda? No i też pewnie dlatego jest inna ich rola. Ale moje pytanie zmierza do tego, czy tobie się udało tam zagrać koncert? To znaczy w ogóle to tak, jak najbardziej na Koto, ale to też... Nie wiem, czy powinnam o tym mówić. No pewnie, no to nie, albo nie mów. Dlatego, że powiem tak, bo jest taka zasada, że generalnie, jeżeli się uczysz gry na instrumencie tradycyjnym, może nie tylko tradycyjnym, tego nie wiem, to jeżeli chcesz grać jakikolwiek koncert poza swoją szkołą, jakby nieorganizowany przez szkołę, to musisz poprosić o pozwolenie swoją nauczycielkę. A ty nie zapytałaś. A ja nie pytałam, więc dlatego trochę się tak nie mogłam za bardzo z tym afiszować, ale tak, zdarzało mi się grać, tak, też takie improwizowane koncerty. A co by się musiało stać, żebyś teraz nagrała płytę z Michiago? W sensie takim musiałabyś nagrać, nie wiem, płytę dla Cadik i wtedy ona by stwierdziła, że no dobra, to teraz możemy ewentualnie pomyśleć o współpracy? Nie mam zielonego pojęcia. Nie, ale wiesz, o co pytam? Nie pytam, że czy chcesz to zrobić hipotetycznie, tylko jakby co tam się takiego musi zadziać, żeby ci wykonawcy się jakby przełamali tę taką hierarchiczność uczeń-mistrz? Czy w ogóle to jest możliwe, jakby na przykład, nie wiem, nauczycielem na jakimś bębnie Orena Ambarciego był na przykład Kiji Hanyo, to już by nie mogli nagrać płyty na tym bębnie? Raczej nie. To znaczy ewentualnie w takiej sytuacji, kiedy taki mistrz potrzebuje jakiegoś akompaniamentu. A, tak? I wtedy mówi, dobra, to wy tutaj się nauczycie tego, będziemy to ćwiczyć przez 2 lata i wtedy nagramy. Ale to chyba jest jedyna taka sytuacja. Ciekawe. To jest bardzo paradoksalne, bo w końcu tacy muzycy jak Otomo Yoshihide, oni wykonują też muzykę, która no, ona jest zbudowana na muzyce europejskiej. Ona jest ukłonem w kierunku tradycji angloamerykańskiej, a jednak rzeczywiście, no jestem bardzo ciekaw tego koncertu Otomo w nowym składzie, na pewno będzie fantastyczny. No tak, a bardzo żałuję, że jest w ogóle tak mało koncertów japońskich artystów w Polsce. Dlatego trzeba doceniać tym bardziej. Totalnie. Zapraszamy wszystkich. Wiesz co, nie wiem, Kuken Gendai grał jakiś koncert we Wrocławiu. W sumie nie wiem, dlaczego we Wrocławiu, bo ja bym na przykład też z przyjemnością zrobił ich koncert w Warszawie. Nie, grali też na Avancie. Ale nie, grali w tym roku we Wrocku jeden koncert. Więc to tak. No grali na jesieni, tak, więc
A to jest fantastyczny zespół, ja uwielbiam. Ojej, ja po prostu nie ogarniam, jak oni są w stanie tak grać. To jest dla mnie niepojęte. No, no ale wiesz, to też różne zespoły grają taki mat, nie? Tam na scenie metalowej na przykład i tak dalej. No okej, ale... Trochę mi to przypomina, jak na przykład Katie Heino z Bratzmanem grali. To było po prostu tak jakby telepatia. Tak niesamowite doświadczenie. Jak to się w ogóle stało, że poznałeś Katie Heino? Przepraszam, że drążę ten temat. To trochę zaczyna przypominać nasza rozmowa impropudelka, ale to trochę może tak powinno być. Może z jednej strony tak i przyznam szczerze, że ja też mam trochę takie opory czasami, ale z drugiej strony mało gdzie można posłuchać, poczytać o takich rzeczach, więc... Ale wiesz, dlaczego o to pytam? Bo jak ty jesteś z nim w Europie, to jesteś trochę takim jego pasem transmisyjnym. To znaczy faktycznie on, wiesz, on bardzo dużo czasu z tobą przebywa, przekazuje ci te nie wiem, polecenia, prośby do organizatorów i ty jesteś, no powiedzmy, takim jego właściwie road managerem w Europie. Tak, to jest dobrze powiedziane. Ja no bym powiedziała, że takim buforem troszeczkę też czasami staram się zapobiec różnym konfliktom i z jednej strony biorę na siebie trochę wtedy, tak? Bo organizatorzy festiwali koncertów mnie nienawidzą za to. A Katie Heino, no przynajmniej tyle, że jest zadowolony na tyle, żeby wszystko jakby w miarę harmonijnie pracowało. Także. Nie no, fajny duet w ogóle, wiesz. Plus, no jeszcze oprócz tego zdarza się, że każe mi stroić instrumenty. Ja postawiam, on gra na wielu etnicznych instrumentach, nie wiem, typu harfa, lira korbowa, jakiś saz turecki, także stwierdził, że skoro gram na koto, to na pewno nie będę miała problemu ze strojeniem instrumentów. Także. A powiedz mi, jak właśnie doszło do waszego poznania się? Także, no, tak jak mówiliśmy, chodziłam sporo na koncerty, więc nie było to aż tak trudne, dlatego że większość tych koncertów, jakby tutaj może nie podkreśliliśmy z tego, ale większość koncertów muzyki eksperymentalnej w Japonii jest naprawdę bardzo małych. Tak. Tak, często to jest na przykład publiczność 20-osobowa albo i mniejsza. Jesteś jedyną kobietą, już mówiłeś? No, na koncertach Heidiego Heino nie. Tutaj muszę przyznać, to jest jeden z muzyków, który przyciąga bardzo... zróżnicowane pod tym względem, zróżnicowaną publiczność. Więc to tak z ciekawostek też. Natomiast ja po prostu kiedyś zagadałam go po koncercie, ponieważ pracowałam wtedy, robiłam badania na temat muzyki Toru Takemitsu i tak trochę nie z gruszki, nie z pietruszki zapytałam o współpracę Keijiego Heino z Toru Takemitsu, bo takowa miała miejsce rzeczywiście, a miałam problem ze znalezieniem informacji na ten temat. Dlatego, że Katie Heino śpiewał trochę w ścieżce dźwiękowej do filmu Himiko, którą pisał Toru Takemitsu, nagrywał, komponował. No i Katie Heino opowiedział mi o tym, że on tam w zasadzie tylko trochę użyczył swojego głosu i nic poza tym, ale jakby wyniknęła z tego na tyle nietypowa może rozmowa, że jakby mnie zapamiętał. Nawiasem mówiąc, jest też film, w którym Katie Heino w ogóle gra jako aktor. O Boże. Endless Waltz, tak. O Boże, kocham to. No, tak. To jest najlepsze. Koji Wakamatsu był reżyserem. Film o Abe Kaoru. Saksofoniście, który zmarł bardzo młodym. To też jest na YouTubie, jeśli chcecie sobie obejrzeć, tak, posłuchać. Tak, to bardzo się cieszę. W ogóle bo to jest zabawne. Heino w ogóle powiedział, że to, co zostało wykorzystane w filmie, to były zdjęcia próbne i on się bardzo zdenerwował na reżysera, bo to miało być zdjęcia próbne. Reżyser stwierdził, że już jest tak dobrze, że nie będziemy nagrywać normalnie. A on z nim jakąś płytę nagrał? Nie, nie pamiętam, powiem ci. Znaczy już ten okres lat 70. to jest dla mnie jakaś taka nieznana karta, jeśli chodzi o jego historię. Pierwszą płytę, którą usłyszałem, to była Allegorica Misunderstanding, ta płyta z Fushi. I tak wcześniej to nie sięgałem, muszę ci powiedzieć. Nie pamiętasz, czy on z nim jakąś płytę nagrał? Ja się zastanawiam, ale też nie kojarzę. Możliwe, że nagrał. Ja mam jakąś płytę jego tutaj na półce, więc muszę zobaczyć, czy on tam czasami gdzieś nie jest w kredytach, że gra na jakimś bębenku. No, nieźle. Nieźle. Także taka... Ej, słuchaj, wiesz co? Kiedyś widziałem taki film, jeśli chodzi o niego, i on chyba mówił o muzyce z Polski. I to był szok, bo on mówił chyba albo o Kaczmarskim, albo jakimś czymś takim zupełnie tak było. Sufitu. Dałaś mu tę płytę pewnie. Muszę się przyznać, że to jest moja wina. Co ty mówisz? Dlatego, że kiedy byliśmy w Polsce, no Katie Heino oprócz tego, że gra koncerty, to zawsze kiedy wyjeżdża na jakiekolwiek trasy, to spędza większość czasu kupując płyty, dokładnie. No i kiedy byliśmy w Polsce, ja oczywiście też z nim chodziłam, no i zaczął mnie pytać, co mogłoby go zainteresować. I podobała mu się Ewa Demarczyk bardzo. No to nie jest dziwne. Z jakiegoś powodu Anna German.
No i właśnie Jacek Kaczmarski, który wyjątkowo przypadł mu do gustu. Ja mu troszeczkę opowiedziałam też o historii Polski bez jakichś takich wielkich szczegółów, ale bardzo mnie zdziwiło to, że Katie Hajno wszystko zapamiętał i rzeczywiście tam przytoczył w tej rozmowie. To była chyba Red Bull Academy. Niesamowite tak, to jest. Czyli pełnisz funkcję takiego ambasadora kultury polskiej w Japonii. Zupełnie nieświadomie, dlatego że wiedziałam, że tak będzie, może bardziej bym się przygotowała do tej całej sytuacji. Po prostu pokazałam to, co uważałam, że jakby dla mnie też jest ciekawe. Tak? Muzyka Ewy Demarczyk jest też instrumentalnym, prawda? Oczywiście. To w ogóle za rozdziwienia. Prawda? Mhm. Także to jest muzyka, która wydaje mi się, że dobrze, żeby była znana poza granicami Polski. Ale pamiętam, że kiedy Fusi Cusia grała, tak zespół, to oni też wszyscy kupili sobie płyty Ewy Demarczyk. I też Naomi Shihara, który był takim tour managerem wtedy. Wszyscy. No, nie, wiesz, to w ogóle jest akurat to jest zero zdziwienia tutaj. Zresztą, że graliście w Krakowie i w ogóle pewnie ten nastrój chcieli poczuć Krakowa. No bardzo bym chciał, żeby on zagrał w Polsce, czy tam gdzieś blisko, żeby można było pojechać i też bardzo bym go chciał wydać, więc będę robił wszystko, żeby chociaż w jakiś symboliczny sposób on się znalazł w katalogu Bocian, bo jest to dla mnie niezwykle ważne. Powiem tak, przede wszystkim gitarzysta. Znaczy ja lubię jego płyty te bębenkowo, jakieś tam egzotyczne, ale przede wszystkim to jest dla mnie po prostu nieprawdopodobny wymiatacz, jeśli chodzi o granie na gitarze. Lubię to. Też nawet lubię te jego płyty teraz, które wychodzą na pośmiertnie Emego, czy też na Black Tatów. Tak, te płyty z... Chyba niedawno wyszła jakaś potrójna płyta z Orenem i z Jimem znowu. A wcześniej jeszcze mówiłaś o tej płycie Tenshi no Gijinka, tak, która w Celiku była wydana. Tak. No to jest to takie coś, co się nazywa percussion dance, tak to nazywa Keiji Haino, no i to jest cały performance. Tak, Tenshi no Gijinka, czyli to jest taka płyta, Gijinka, która wyszła w tej serii japońskiej w Cadiku, gdzie jest jego w takim ruchu zdjęcie z tym właśnie z tym bębnem takim. Tak, na płycie jakby nie ma tego elementu performansu, który jest bardzo ważny. Dlatego może to nie jest twoja bajka, bo po prostu nie wiem, czy był taki koncert kiedyś w Polsce, nie wydaje mi się. Ani, znaczy w Polsce na pewno nie, ale gdzieś w okolicy. Więc... Jego perkusisty dawnego może był. Ryosuke Kiyasa. No. Chyba ktoś mi mówił, że w chmurach grał. Tak, w chmurach grał na werblu. Tak. No to jest niesamowite, bo on grał w chmurach i to też jakiś ten szerszy kontekst tych jego performance'ów, kiedy on preparuje ten werbel i tam w końcu prawie że go rozwala na końcu. To jest taki powód do takich heheszków, a to też jest artysta, który tak, raz, że grał z Keiji Haino, dwa, że ma swój bardzo dobry zespół, który trochę przypomina mi taką tradycję Otomo Yoshihide z lat 90. i z tych wszystkich jego dużych składów. Więc znakomity perkusista i no, ogromna szkoda, że ten koncert był mało nagłośniony, jak wszystkie chyba koncerty w chmurach. My się ostatnio, pamiętasz, spotkaliśmy na koncercie Wolf Eyes. Tak. I też, kurczę, było strasznie mało ludzi, nie? Coś dziwnego jest takiego, że... Szkoda takiego koncertu. Nie? No właśnie, no dobrze, że będzie ten Otomo. Mam nadzieję, że coś jeszcze w Spotify będzie. No i właśnie ta oferta nasza jest taka sobie. A jak właśnie jest w Japonii? Pracowałaś w Super Deluxe, prawda? W tym słynnym klubie. Pracowałam przez jakiś czas, tak. No i co? Były koncerty codziennie i po prostu Mekka... Nie było koncertów codziennie i rzeczywiście tam jest dużo innych wydarzeń też niezwiązanych ani z muzyką eksperymentalną, ani tak naprawdę nawet z muzyką. Jest też trochę takich powiedzmy mini wykładów, na przykład takich typu TEDx. Tak to się nazywa? A, TEDx, okej. Okay. Tak, także tego typu wydarzenia też się odbywają. Można też wynająć. No to jest normalna akurat rzecz. Tak, ten nasz Pardon i Spatif też idą w takim kierunku, że to rzeczywiście chyba jest się z samej muzyki bardzo trudno utrzymać, bo to grono słuchaczy wydaje się jednak skończone. Chociaż muszę powiedzieć, mam takie ostatnie wrażenie, że w Pardonie są ciągle nowe osoby. Spatif to w ogóle z definicji jest po prostu nastawiony na tych młodych wykonawców, a byłem ostatnio w młodszej siostrze, to w ogóle nikogo nie znałem. Na pewno ciekawe jeszcze, wracając do Super Deluxe, jest to, że tam pracują praktycznie wyłącznie muzycy. Właśnie za barem, no tak przy organizacji. I ty pracowałaś też tam. Tak, ale to było dla mnie też bardzo ciekawe doświadczenie, już pomijając fakt, że to jest po prostu przyjemniejsza praca, dlatego że płacą ci za to, że jesteś na koncercie, tak de facto. Ale to są właśnie młodzi muzycy, którzy są naprawdę fantastyczni, a właśnie mają problem, żeby się przebić w Japonii, grają trasy za granicą, a w Japonii jakoś dużo mniej koncertów. Dlatego no, to było takie trochę dla mnie
mnie, nie wiem, czy przykre, czy... Nie, ale wiesz co, tak chyba wszędzie jest. Znaczy, wydaje mi się, że akurat Polska jest pod tym względem wyjątkowo dobra i to jest, jest dobra polityka repertuarowa i też taka stypendialna chyba, bo w Stanach jest to samo. Jak ja byłem ostatnio z moją córką w Stanach, też próbowałem się spotkać z muzykami, to się okazało, że akurat wtedy nic się nie działo, a to był taki okres, że na przykład u nas w tym okresie było bardzo dużo koncertów, a tam nie było nic. Byłem bardzo zaskoczony tym, że byłem w Chicago i na nic nie trafiłem. Mhm. Więc, ale co się okazało, że jak sobie spojrzałem na przykład na składy różnych festiwali, to ci wykonawcy, oni po prostu grający siedzą cały czas w Europie, prawda? To prawda. Myślę, że u nas to nie jest tak źle. Tak, w Japonii raczej nie ma takiego budżetu festiwalowego typowo, tak, żeby zorganizować jakiś duży festiwal, dlatego no, trzeba żyć z tych koncertów małych. No tak, bo Japonia, to też jest tak jakby potwierdzone, jeśli chodzi o tą historycznie, że muzyka eksperymentalna w Japonii, czy muzyka taka nawiązująca do muzyki awangardowej europejskiej, ona się bardzo mocno rozwinęła w Japonii pod koniec lat 70. i na początku lat 80., kiedy po prostu duże korporacje techniczne no, sponsorowały takich artystów właśnie jak Otomo Yoshihide, prawda? Tak, dokładnie. Czyli można było powiedzieć, że za sprawą firm takich jak Panasonic czy Sony, no po prostu świat się trochę dowiedział i to byli tacy no, mecenasi kultury japońskiej, prawda? Tak, to był złoty wiek generalnie złoty wiek. Też pod względem ekonomii dla Japonii i kultury. Także jak najbardziej. Tutaj mogę się tylko zgodzić z tobą. I wszyscy z tego skorzystali, bo zarówno ta scena noizowa, jak i no w mniejszym stopniu pewnie, no bo to trzeba też brać pewne proporcje, jak i tacy artyści właśnie jak Boredoms, czy właśnie Otomo Yoshihide. Tak. Także teraz już niestety tak nie jest. No, Japonia nie jest tak, aż w takim dobrym stanie, jeśli chodzi o ekonomię. No i przez to też kultura trochę traci, dlatego że no, jest trochę inaczej z tym wsparciem dla artystów niż u nas. Czyli trudno powiedzieć teraz, że na przykład trudno by ci było, mimo że jesteś tak dosyć mocno zatopiona w kulturę japońską i wracasz tam, to trudno ci jest wskazać jakieś takie nowe nazwiska. Nie wiem, ja na przykład mógłbym powiedzieć Japończykowi, że niedługo idę na koncert Marka Pośpieszalskiego, Pokusy, a może Tymka Papiora, może na koncert, nie wiem, Lotto, Piotra Kurka, Antoniny Nowackiej albo Roberta Piotrowicza. I to są wykonawcy, którzy z całą pewnością są no, generacyjnie i stylistycznie młodsi od Ewy Demarczyk. Ale trudno jest chyba w tej chwili, czy ty mogłabyś wskazać takich wykonawców japońskich, eksperymentalnych, którzy tam właśnie mają, nie wiem, 30 lat, 40. No nie wiem, na przykład Keiko Higuchi. Okej, okay, no tak, słusznie. Tak, kojarzysz tak, tak. Ja w ogóle ją spotkałam na koncercie Marginal Consort na Ensemble. No tak, bo Marginal Consort. Tak, ona też jako ich pracuje, tour menadżerka, więc z takich ciekawostek. No to też jest, nie jest nowy zespół, no, w sensie, no tak. No tak. No jest Group A na przykład, tak też. Group A. No, ale chyba to w Berlinie teraz grają, z tego co kojarzę. Kukan Gendai, o którym mówiłeś. No, Kukan Gendai mogliby się tu przeprowadzić gdzieś do Berlina. Myślę, żeby mieli niezłe, niezłą fanbazę, jak grali w Polsce. Ale oni mają ten swój klub w Kyoto, więc... A, oni mają klub, tak? Tak, nazywa się Soto. Na zewnątrz. I to był mój chyba jedyny kontakt z takimi artystami z Japonii, taki dłuższy. I muszę ci powiedzieć, że w ogóle miałem takie wrażenie z rozmowy z Kukan Gendai, bardzo formalne. Oni wiedzieli, co ja robię. I tam dostałem wizytówkę w ogóle od menadżerki. Bardzo to było dziwne. Takie było to... wiesz, no nie było to wylewne w ogóle, bym powiedział, ale to może akurat najmniej jest, to może tak nie trzeba, ale takie było to bardzo formalne, bym powiedział. To przez menadżerkę wszystko szło, że oni, a jak ty ich odbierasz? Na pewno pomogłaby znajomość języka jednak. No to jednak w Japonii naprawdę bardzo, bardzo dużo daje, dlatego że nawet ci wykonawcy, którzy znają język angielski, jednak wolą po japońsku się porozumiewać, więc myślę, że to może być troszeczkę część tego problemu. No jak Kukan Gendai nie zna
znam aż tak dobrze osobiście. Rozmawiałam tam z nimi, ale... Wtedy w klubie, jak grali koncert Tak. I też dostałam wizytówkę i zostałam zaproszona do ich klubu. Powiedzieli nawet, że jeżeli będzie zamknięte, to mam się odezwać, to oni mnie i tak zaproszą i pokażą. Fajnie. A życie muzyczne w tej chwili koncentruje się głównie w Tokio? Czy ty też miałaś okazję na przykład być w Osace albo w Kioto i widzieć, jak to wygląda w innych miastach? Na przykład nie, bo z Osaki jest chyba Otomo, prawda? Czyż nie? Teraz już chyba nie. Znaczy, Otomo nie. Festiwal nie tam mieszka, robił na pewno. Tak. No, to znaczy, no, na przykład Kazuhisa Uchiha się też urodził w Osace. Mhm. On jest taki bardzo osaczański, to już tak mówi, z takim typowym dialektem. Ale jak mieszkałaś w Japonii... Mhm. Ale jest tam jak najbardziej scena, tak? Jeżeli to jest pytanie. Ona jest taka trochę niezależna. Tam kiedyś rozmawialiśmy też o tej tokijskiej. Rozmawialiśmy kiedyś o... Osaka? Nie. W Osace, w Kioto też. Mhm. Jak najbardziej. Ja to chyba tylko znam właśnie... Osakę po prostu z koncertów, z tych festiwali, które robił Otomo, tą muzyczną Osakę, a jeśli chodzi o Kioto, to tylko, że jak pisze czasami z dziełem o Rurik, to on mówi, że jedzie do Kioto. Mhm. Więc on tam, no, może to... No to jest takie drugie centrum kulturalne na pewno, pod każdym względem. Ja trochę zawsze śmieję, że jestem takim edokko trochę, czyli że tak z Tokio typowo, Tokiara, nie wiem. Ale przy okazji jeszcze na przykład w Fukushimie organizował festiwal Otomo. A, tak. Tak, taki duży dosyć, więc... A jak są tam przyjmowani? Na przykład miałaś okazję widzieć, to jest głupie trochę, ale koncerty polskich wykonawców w Japonii? Tak, nawet troszeczkę pomagałam przy nich. Michał Hajdu organizował. A no tak, słusznie, tak. Takie całe, no takie mini festiwale w Shinjuku Fit In. Tak. Dlatego były takie koncerty i myślę, że też nawiązywały się współprace z tego. No właśnie, tak się zastanawiam nad tymi współpracami. Hubert Kostkiewicz i Kuken Gendai, to na pewno. Oni chyba razem sporo koncertów zagrali. Kto jeszcze? No ale na przykład Wacław Zimpel też grał z Micie, jak i całą trasę. Ja wtedy tylko pomagałam. O, wow. Ale i tak było bardzo fajnie. Tak? No to ciekawie. No to Wacław, po prostu szacun, że miałem ostatnio go okazję spotkać. Bardzo dobrze sobie chyba radzi, jeśli chodzi o swoją ścieżkę rozwoju, bo widzę, że cały czas publikuje płyty albo w Wielkiej Brytanii, albo w Polsce, niezależnie. No i to jeszcze, jak teraz Michiyagi zagrał, to naprawdę szacun. Ty też chyba z nim grałaś, prawda? No, zdarzyło się kiedyś. Ale to jest jakieś, są jakieś... Właśnie, jak wyglądają te twoje realizacje? Teraz przejdziemy do ciebie, bo zawsze najmniej o sobie mówisz. Najmniej ciekawe. A jak wyglądają twoje takie nagraniowe sprawy? Na pewno będziemy cię chcieli ściągnąć trochę do naszych tematów bocianowo i jeszcze takich podobnych, o których na razie nie chcę mówić, o których wiesz. Natomiast jakbyś mogła powiedzieć, bo w tej chwili twój dorobek to są nagrania tylko z Lutolenta, czy jeszcze gdzieś publikowałaś? Coś publikowałaś? No z Lionheart na przykład, których nie lubisz. Kurde, nie musisz tego mówić. To jest po prostu, znaczy nie to, że nie lubię, no prostu ja nie słucham takiej muzyki pop, no chyba, że to jest ABBA, no. nie znam tej dziewczyny, no, nie mów, że nie lubię, no, tylko po prostu jak widzę cię, że grasz pop, a mogłabyś na przykład, nie wiem, grać z Piotrkiem Kurkiem albo Robertem Piotrowiczem, albo z, nie wiem, Piotrem Damasiewiczem, no to kurde, żałuję, no, bardzo, no, że nie mam takich twoich nagrań. No. Może i takie będzie. Okej. No dobrze, czyli to znaczy, wiesz, no to też musisz pamiętać o tym, że to jest czasami kwestia pewnej chemii między osobami, które się spotkały i które chcą grać i czasami jakby to, co grasz, oczywiście to też jest ważne, ale się jakoś szuka jakiegoś kompromisu, tak? Trochę tego. I akurat w Rapi Hard uważam, że każda z nas, zwłaszcza kiedy na samym początku, jak grałyśmy z Anią Natalicz, każda z nas jakby coś innego do tego wnosiła i dla nas to było fascynujące, dla mnie przynajmniej. Nie, no bo to jest fascynujące. I to, że granie koncertów to były tak naprawdę jamowanie, mimo że to są piosenki, a tego się jakby nie robi, mam wrażenie, od jakiegoś czasu. Nie, ale ja nie mówię, że ja tego nie lubię, tylko po prostu nie lubię, że nie masz wydawnictw takich płytowych czy koncertowych i nie jesteś aktywna. Wiesz co, bo to wydaje mi się, że to jest trochę taka
I tu się zgadzam z tym, że powinna być większa emancypacja na scenie i że kobiety w dużo mniejszym stopniu dbają o swoje kariery niż mężczyźni. I tu się z tym zgadzam, że tak jakby jest dobrym tego przykładem, że kobiety nie zabiegają o to aż tak bardzo, bo jest kilka improwizatorek albo kilka takich wykonawczyń muzyki na przykład elektronicznej, które ja bym bardzo chciał słuchać częściej na koncertach młodych. Nie mówię o tych takich, które już wyrębywały las jakiś czas temu i które są cały czas w świetnej formie, typu na przykład Anna Zaradny, ale na przykład mówię, myślę o takich artystkach jak Iza Smelczyńska, jak ty, jak te osoby, te dziewczyny, które robią field recordingi i są związane z katowickim tym biurem dźwiękowym. Jest trochę tych kobiet i no, na scenie jazzowej jest dużo, prawda? Jest na przykład Kasia Gola, którą nie wiem, czy znasz, z Bydgoszczy, taka bardzo młoda wiolonczelistka. Jest oczywiście Ania Jędrzejewska, Sasz, czyli ta taka wykonawczyni, która gra trochę w tradycji Aleksandra von Schlippenbacha. Też ona nie jest znana, ona właściwie robi cały czas koncerty i też się specjalnie z tym nie przebija. No, działa na swoim takim bardzo małym poletku. Także w tym sensie ja myślę, że organizatorzy powinni was bardziej tutaj promować, a nie tylko ciągle te trzy nazwiska, które teraz się w przestrzeni medialnej pojawiają. To są oczywiście bardzo pracowite i zdolne osoby, ale wydaje mi się, na przykład powiem ci tak, że ja bym teraz chciał zrobić taki festiwal, taki dzień, gdzie na przykład są same kobiety. No właśnie dlatego, żeby wiesz, żeby pokazać, że to całkiem nieźle może funkcjonować, nie? Mam z tym też problem, że jest przegięcie na scenie światowej, że tylko się mówi o kobietach, ale z drugiej strony w Polsce wcale tak nie jest. Jak ty uważasz? Jakie masz na przykład swoje ulubione kobiety, improwizatorki albo wykonawczynie muzyki elektronicznej w Polsce? Nie masz dużo, nie? No, mam, ale już wymieniłaś, więc... No tak, ale w sensie, wiesz, musimy się nieźle zastanowić, nie, nad tym wszystkim, no. Ja też myślę, że jakbyś grała, miała więcej sposobność, bo to nie jest twoje granie na koto, to nie, bo ty dużo grasz na koto, prawda? Tylko nie grasz muzyki... Gram też muzykę klasyczną. Tak, myślę, że najwięcej, bo... No bo jest na nie zapotrzebowanie, ale ja też uważam, że powinno się grać taką muzykę. Znaczy, że ona powinna gdzieś mieć miejsce. To prawda. Również dla samego wykonawcy, jako rodzaj takiej ćwiczeń, można powiedzieć, takiego... No to swoją drogą, ale ja też uważam, że część tego repertuaru klasycznej muzyki japońskiej jest naprawdę bardzo, bardzo stara, tam na przykład z XVI wieku i byłoby przykro, żeby ona zanikła na przykład, tak dlatego uważam, że powinno się ją wykonywać, chociażby z tego powodu. No, ale na przykład też gram oprócz takiej muzyki klasycznej, koncerty dla dzieci czasami się zdarza, także może po prostu nie w tej niszy, którą ty byś widział. Nie uważam tego za niszę, no ale okej, dzięki, że tak powiedziałaś. Musimy się czasami tak trochę tutaj pokłócić poza mikrofonem. Jeszcze cię spytał o taką kwestię. Masz dwa instrumenty koto. Jeden ten 13-strunowy, czyli taki klasyczny, który ja słyszałem właśnie w młodszej siostrze, ale też masz koto basowe? Mam koto basowe, ma 17 strun. 17. Mhm. Tak, o ile w 13-strunowym koto też wszystkie struny są tej samej grubości. Chociaż ja tak trochę nieortodoksyjnie mam jedną basową strunę. O kurczę. Tak, już dostałam za to reprymendę wielokrotnie od różnych osób, ale tak jest. Natomiast w basowym są różne struny, różnej grubości i to też przez to nie jest taki typowo basowy instrument. Są też, można jak najbardziej wysokie dźwięki wydobywać z niego. I to jest instrument stworzony dopiero w XX wieku, tak naprawdę troszkę ponad 100 lat temu. Dlatego, że brakowało basowych instrumentów w ogóle w muzyce japońskiej, jakichkolwiek. Tej tradycyjnej. I tak kompozytor Michio Miyagi, wiem, że podobnie brzmi, ale to kto inny, wymyślił, że stworzy i to jest, myślę, jeden z ciekawszych instrumentów w ogóle japońskich. Czy to jest jakieś koto? Ale... Tylko jest większe, tak, to jest koto, tylko jest, o ile zwykłe koto ma 1,80 m długości, co już jest dosyć... Duże, no. Jest mało poręczne, tak, powiedzmy. To Jiu Shichigen, czyli 17-strunowe basowe,
Ma 2 metry, 10 centymetrów mniej więcej. Jest ciężkie też dosyć, dlatego, no też może głównie dlatego, zdarzało mi się na nim grać koncerty też, ale rzadziej. Nie wiem, może będzie okazja. No, wtedy jak najbardziej. No mam nadzieję, że będzie okazja. Teraz jedziesz do Japonii, żeby nastroić instrument, czy wymienić struny, przepraszam. Tak. No to trzeba, może powiedz o tym coś jeszcze trochę. No trzeba czasami zmieniać struny w koto i to jest chyba największy minus w ogóle grania na koto, jeżeli się nie mieszka w Japonii, dlatego że tak naprawdę, tak jak w gitarze na przykład możemy sobie sami wymienić struny, tak zazwyczaj się to samemu robi, to w koto się tego nie da zrobić, to znaczy trzeba poprosić o to specjalistę. Ewentualnie w ostateczności ja mam taki sprzęt, który się nazywa Ito Jimeki, którym można z wielkim trudem, trwa to mniej więcej 45 minut, wymiana jednej struny, zmienić strunę, dlatego że one muszą być naciągnięte w odpowiednich proporcjach względem siebie. No, no. Jeżeli któraś jest za luźna, to po prostu go nie nastroimy później pod strunnikami. Stąd muszą być odpowiednio napięte. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić, z jakim napięciem, dlatego to jest bardzo wysokie naciągnięcie. I to dźwięk, jaki się nie produkuje tak od lat 80. mniej więcej. Dlatego, że zasada jest taka, że w Japonii, kiedy pęknie struna, to się idzie do lutnika, tak, żeby wymienił. No i tak czy siak, raz na jakiś czas trzeba iść do specjalisty, zabrać instrumenty ze sobą, ewentualnie zaprosić go do siebie. Wiem, że są też ludzie, którzy tak robią, tak na przykład w Stanach, gdzieś zdaje się, w Niemczech, w Düsseldorfie jest też taka mała społeczność. Instrumentalistów. Ale czytałam o tym tylko, tak. Tak, i oni opłacają, powiedzmy, tak, oni opłacają tak, tak. przylot tych lutników i ci lutnicy obsługują Dokładnie. Ich tutaj przez jakiś czas. To jest jedna z takich dosyć kłopotliwych stron gry na koto, poza tym, że to jest dosyć duży instrument. Jest też dużo akcesoriów, które można tylko w Japonii kupić, tak, czy ewentualnie zamówić. Oczywiście teraz cło zawsze się dostaje, jakieś ogromne, mimo że nie wiem za co nigdy. No tak. No dlatego, że to jest dosyć kłopotliwy instrument, tak? Tak powiem. Tak. Tak samo na przykład też te plektrony, którymi się gra, są z kości słoniowej. I wprawdzie to jest bardzo, bardzo ściśle regulowane, żeby to nie była kość słoniowa, która pochodzi z kłusownictwa. No jasne. Są takie specjalne umowy, które ma chyba tylko Japonia na świecie, które na to pozwalają. Natomiast jak już się ma tą kość słoniową, to są problemy później, żeby ją przewozić oczywiście, bo nie wolno. To jest paradoks, bo te struny japońskie są delikatne, może chińskie są... Metalowe, prawda? Czyli tam tym bardziej się gra na tymi plektronami. Ale też powiedziałaś mi ostatnio, że grasz na innym instrumencie, że uczysz się i też twój kolejny wyjazd do Japonii jest trochę dedykowany temu, żebyś się po prostu mogła uczyć grania tak. na... Możesz coś o tym powiedzieć? Znaczy, zwyczajowo, jeżeli gra się na jednym instrumencie japońskim, to zwykle gra się też na drugim po prostu. Tak, jakby, to jest tak jakby drugi instrument. Tak. Myślę, że to też jest idea znana z muzyki zachodniej, także myślę, że nikogo to jakoś bardzo nie dziwi. Zazwyczaj, jeśli się gra na koto, to gra się też na shamisenie, ale ja uznałam, że może ciekawszy dla mnie będzie instrument sio. Shamisen, czyli to jest ten instrument taki jakby gitara? Takie banjo, coś takiego. Banjo. Tak, z kwadratowym pudłem rezonansowym, 3 struny, akurat jedwabne w shamisenie, zdaje się, do tej pory się wykorzystuje. Natomiast ja chciałam grać na instrumencie sio, który jest instrumentem z gagaku, czyli jakby zupełnie innego też kontekstu. Kulturowego. Tak, tak. No. Też musimy pamiętać o tym, że tutaj rozmawiamy o koto, shamisenie, shikuhachi i tak dalej, ale że to wszystko są instrumenty, które mają inne pochodzenie, to znaczy to nie jest tak jak u nas, że mamy nie wiem, lirę korbową, sukabiegu rajską, są wszystko jakieś takie ludowe instrumenty, tak. To nie do końca tak jest, dlatego że no najbardziej takim ludowym instrumentem jest shamisen. Tak? Shakuhachi jest znany z tego, że był wykorzystywany przez mnichów buddyjskich w trakcie medytacji. Tak. Koto było związane raczej z tymi wyższymi sferami, przynajmniej do pewnego momentu. Czyli muzyki dworskiej. Muzyki dworskiej, tak. Z tym, że takiej codziennej muzyki dworskiej, że tak powiem, niekoniecznie rytualnej, chociaż te takie najwcześniejsze przekazy właśnie wskazują na to, że koto było wykorzystywane w takich szamańskich rytuałach, może nawet do wróżenia. To było wszystko związane z polityką, bo polityka, wiadomo, była oparta na tych przepowiedniach przyszłości. No tak. To też ciekawy temat właśnie, nawiasem mówiąc, ale jakby nie mamy dużo źródeł na ten temat, bo jeszcze wtedy nie było pisma w Japonii, więc jakby to są tylko interpretacje archeologów.
Natomiast sio pochodzi, czy jest wykorzystywane w orkiestrze gagaku, czyli takiej typowo dworskiej, rytualnej, bardzo poważnej, znaczy może to nie jest najlepsze słowo, ale takiej oficjalnej takiej muzyce, tak, ceremonialnej, takiej, tak, wykonywanej też w świątyniach. Ale wydaje mi się, że jest bardzo ciekawym instrumentem. No powiedzmy, jak on wygląda w ogóle, bo to też ten wygląd jest specyficzny, prawda? To jest instrument taki dmuchany, można powiedzieć. Ustnik jest jaki? Drewniany, metalowy? Czy jest taki... Metalowy element, ale wydaje mi się, że w ogóle to jest drewniany, dlatego że później piszczałki też są wykonane z bambusa. No właśnie, i te piszczałki są takie charakterystyczne, czyli on przypomina takiego ptaka, takiego sfinksa. Tak, feniksa, tak się też porównuje. Tak. Nawet jest taka oficjalna nazwa sio, to jest ho-sio, czyli jakby sio, feniks, dosłownie. I ten dźwięk jest taki... Do czego można byłoby to porównać? To jest troszkę jak harmonika ustna, tak mówiąc najprościej, z tym, że gra się akordami i te akordy są oparte właśnie na muzyce klasycznej, ale konkretnie na muzyce gagaku, tak to są jakby już ustalone w tradycji współbrzmienia. Tak, też strój najczęściej naturalny, raczej 430 Hz, więc troszeczkę specjalnie stroi się tak troszeczkę inaczej, właśnie żeby odróżnić te instrumenty gagaku, żeby one brzmiały troszkę inaczej niż zachodnie, czy na przykład chociażby koto. Ten instrument jest dosyć dobrze znany w tradycji kultury zachodniej, ponieważ przynajmniej jest jedna bardzo taka charakterystyczna wykonawczyni, była do niedawna, bo umarła, czyli Katharyn Kristin Hennings, która od końca lat 60. na tej scenie nowojorskiej, mimo że jest Szwedką, była Szwedką, to grała na przykład z Lamont Youngiem, czy grała później w zespole Harry Flinta, tym takim, trochę rockowym takim. I ona grała na tym instrumencie, a później miała swoją taką praktykę już w Europie. I ty byłaś na jej koncercie, prawda? Byłam na jej koncercie w Sztokholmie w zeszłym roku, teraz już. To pod jej wpływem to cię to tak zainteresowało? Nie, to znaczy wcześniej już miałam instrument i troszeczkę grałam. Także myślę, że może to był jakiś taki podświadomie jeden z czynników. Ona grała muzykę improwizowaną na tym sio, czy... Bo to tak, jak, wydaje się, że jak te płyty były jej z lat 70., to ona była komponowana, ta muzyka, i ona była częścią większego zespołu, albo też takiej, no przynajmniej duetów. Natomiast na koncercie to było solo, tak? Nie. Z elektroniką? To było z innymi instrumentami dętymi. Było też drugie sio. Jest właśnie chyba Szwed, nie chcę teraz tutaj przykręcić nazwiska, ale który gra na sio też w Japonii. I on też grał, Katharyn Hennings i kilka, myślę, że znanych osób właśnie z tej sceny szwedzkiej na różnych instrumentach dętych. Więc raczej wydaje mi się skomponowana muzyka, tak to brzmiało. Tak. I miałeś okazję rozmawiać z nią? Nie, niestety nie. No widzisz. Ciekawe. Onieśmielająca sytuacja, więc... No właśnie, ale nie powinnaś być onieśmielona, bo chcę ci powiedzieć, że cały czas czekam na twoje nagrania, które można by spróbować wydać i przede wszystkim trochę może ośmielić muzyką robioną przez ciebie organizatorów festiwali muzycznych w Polsce oraz klubów, bo wiesz co, ja mam takie nieodparte wrażenie, że wszyscy cię znają, ale jakoś tak omijałem to, że jesteś instrumentalistką i to jest trochę takie dziwne dla mnie, bo jakby dla mnie przede wszystkim jesteś instrumentalistką, a to fakt znania kultury Japonii, czy też, że znasz język japoński, jest dla mnie drugorzędny. Znaczy, patrzę na ciebie po prostu jak na wykonawczynię muzyki i to jest bardzo interesujące, a nie jak to ten. Dzięki wielkie, Kasia. Moim gościem była Kasia Karpowicz i słuchajcie, mam nadzieję, że ta rozmowa wam się podobała. Jak będziecie chcieli więcej, to jeszcze będziemy się mogli z Kasią po prostu do mikrofonów pokłócić. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzięki, cześć.